Ty obowiązek wezmę mnie tam wszędzie, gdzie się pali. Ty mi, o Panie, siłę daj, bym życie ludzkie ocalił. Pozwól, niech dziecko kupi czas, płomień całą wyniosę. Przerażonego serca daj, uszczec przed strasznym nosem. Daj, Panie, czujność, abym mógł najsłabszy słyszeć krzyk. Daj sprawność i przytomność, bym ugasił pożar w nich. Jeśli taka wola twa, bym życie dał w ofierze, Ty bliskich my w opiece miej, o to Cię proszę szczerze. Piękną modlitwą strażacką rozpoczynamy naszą uroczystość, która jest wielkim dziękczynieniem za 100 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczynicy. Serdecznie pozdrawiam wszystkich obecnych, zaproszonych gości, druhów strażaków i druhny. Pozdrawiam serdecznie duszpasterzy, kapłanów tu obecnych. Zapraszam do tej wielkiej modlitwy dziękczynnej. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, byście się wzajemnie miłowali. Czynicie to przecież w stosunku do wszystkich braci w całej Macedonii. Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować swoimi rękami, jak to wam przekazaliśmy. Oto Słowo Boże. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pan będzie sądził ten świat sprawiedliwie. Pan z wami i słowa twoi. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała tobie, Panie. Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Pewien człowiek, mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obrót i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał, on również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty, oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy, chcesz rządzić tam, gdzie nie posiałeś i zbierać tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem swój talent w ziemi, oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: sługo zły i gnuśny, wiedziałeś, że chcę rządzić tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, gdzie mnie rozsypał. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane
także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Sto lat temu, właśnie w pierwszych latach niepodległości, mieszkańcy tej ziemi, mieszkańcy tej okolicy włączyli się bardzo aktywnie w budowanie państwowości, ale także odbudowywanie wszystkich struktur, instytucji. Włączyli się także wasi przodkowie, dziadkowie, pradziadkowie, może dla niektórych rodzice, włączyli się w utworzenie, w powołanie i służbę w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej. Właśnie dzisiaj chylimy głowy w zadumie, ale w modlitwie, wdzięcznej modlitwie przed tymi, którzy wtedy mieli tyle wyobraźni i odwagi, i zapału, entuzjazmu, aby podjąć tę niezwykle ważną dla społeczności lokalnej służbę Bogu na chwałę, a ludziom na ratunek. I tak według tego zawołania, według tego programu strażacy zarówno w ochotniczych, jak i państwowych jednostkach Straży Pożarnej widzą i realizują to niezwykłe powołanie. Dziękujemy dziś Panu Bogu za twórców tej jednostki w Trzcinicy, za wszystkich ich następców, za kolejne pokolenia druhów i druhen strażaków. Modlitwą ogarniamy wszystkich, którzy odeszli do wieczności. Niektórzy z nich z pewnością nagłą śmiercią w czasie pełnienia służby. Wielu z nich przecież zaangażowanych było w czasie okupacji, walkę podziemną, walkę zbrojną, także po wojnie. Ogarniamy ich wszystkich naszą wdzięczną modlitwą, ufni, że Pan w swoim miłosierdziu nagrodził im już tę ich służbę. A dzisiaj chylimy nasze czoła przed obecnymi tutaj sztandarami strażackimi, przed pocztami sztandarowymi. I dziękujemy Panu Bogu za tych, którzy dzisiaj według tego zawołania, tego pięknego programu realizują swoje powołanie właśnie do służby. Rozwój talentów, pomnażanie talentów czasem bardzo drogo kosztuje, dużo kosztuje. Wymaga samozaparcia, ofiary, wyrzeczeń, rezygnacji z tego, co skądinąd dobre, pożyteczne, ale w imię większego dobra trzeba rezygnować, choćby z czasu wolnego, choćby z czasu poświęconego rodzinie. Trzeba się narażać, jak nieraz mówimy, być gotowym do ponoszenia ofiary. Przecież to jest wpisane w piękną służbę strażacką. Właśnie to. Ze świadomością, jak wiele otrzymaliśmy, jak wiele się już nauczyliśmy, jak ciągle pomnażamy nasze sprawności, idziemy tam, gdzie może inni nie mieliby odwagi, idziemy, bo trzeba ratować bądź człowieka, jego życie, bądź zdrowie, bądź jego dobytek, bo trzeba spieszyć z pomocą wszystkim tym, którzy w różnych katastrofach, wypadkach ponieśli szkodę albo są narażeni na utratę wielkich dóbr. Wtedy trzeba i odwagi, i trzeba postawy ofiarności, wyrzeczenia, zaangażowania wielkiego. Tak, to czasem kosztuje, ale też i nagroda jest wielka. Panie, zachowaj strażaków od wypadków pracy, a poszkodowanym pozwól powrócić do zdrowia. Ciebie prosimy. Panie, dawaj nadzieję tym, którzy w pożarach i innych klęskach żywiołowych stracili dorobek życia, i kieruj do nich pomocną dłoń bliźnich. Ciebie prosimy. Panie, okaż swe miłosierdzie tym, którzy już przekroczyli próg śmierci, szczególnie wszystkim zmarłym strażakom naszej jednostki. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
Czcigodni Państwo. Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Rad Sokółkowej Rzeczypospolitej na wniosek brata komandora Jana Stadnickiego, reprezentującego też tutaj dzisiaj Związek Szlachty Wielkopolskiej, nadało szczególnie zasłużonym i wyróżnionym osobom Krzyże Zasługi z Mieczami za przede wszystkim wierną, niezwykłą i ciągłą służbę Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Deus ad gloriam populi salvat. O wystąpienie do odznaczenia proszę najprzewielebniejszego kanonika brackiego, kawalera orderu świętego Jana Kantego, wielebnego księdza Bogusława Bogaczewicza, pana prezydenta Pawła Celucha z Republiki Słowacji, pana majora Milana Duszenia, pana starostę Pardubickiej Straży Bogusława Czermana z Republiki Czech, medalem pamiątkowym 450-lecia Unii Lubelskiej dostojnego brata Pawła Przybyłu. W imieniu hetmana Wielkiego Bractwa Krakowego Rzeczypospolitej generała Adama Mariana Gołębowskiego z Poznania i w imieniu ordynacji Rokoszkuczyńskiej, której jestem ordynatem, informuję, że Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractw Okrutkowe Rzeczypospolitej nadaje za pielęgnowanie tradycji strażackich i brackich oraz niestrudzone szerzenie kultu świętego Floriana szlachetnemu i dostojnemu bratu Jerzemu Franciszkowi Janowi Urbanikowi herbu Srebrny Kul, kawalerowi orderu świętego Jana Kantego, krzyż komandorski orderu świętego Wawrzyńca, ustanowiony przez Bractwo Krakowe Rzeczypospolitej w porozumieniu z ordynacją Rokoszkuczyńską z okazji 600-lecia ufundowania w roku pańskim 1419 parafii przez Wawrzyńca z Nosiorowa Herbusie Powron i jego czterech braci w Kuczynie od wielkiego księcia Witolda przez owych szlachetnych rycerzy za zasługi w bitwie pod Grunwaldem otrzymany. Przy okazji chciałem serdecznie podziękować naszym strażakom jako proboszcz za współpracę, że jesteście obecni na różnych uroczystościach religijnych, uroczystościach państwowych, patriotycznych. Zawsze sztandar, mundur podnosi bardzo rangę każdego święta. Modlimy się dzisiaj za Was, za Wasze rodziny. Modlimy się także za wszystkich zmarłych strażaków i dzisiaj prosimy Pana Boga, niech Wam błogosławi, Wam, Waszym rodzinom i Waszej pracy. Wszystkich sprawach zakład i szczęść Boże na dalsze. Thank you.
Dzisiejsza uroczystość odbywa się z okazji stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy. Dowódcą uroczystości jest druh Edward Gronek. Meldunek odbierze członek prezydium zarządu oddziału Wojewódzkiego Związku SPRP w Rzeszowie, druh Stanisław Święch. Dzisiejszą uroczystość uświetnia orkiestra Dęta OSP z Osobnicy. Pod oddział baczność, pod oddział na prawo. Patrz! Poczet flagowy. Baczność! Do podniesienia flagi związkowej. Marsz! Pragnę serdecznie powitać wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość gości. Witam serdecznie panią Marię Kurowską, poseł na Sejm RP. Witam panią Alicję Zając, senator RP. Witam pana Bogdana Żońce, posła do Parlamentu Europejskiego. Witam Jego Ekscelencję księdza biskupa Jana Wątrobę, biskupa diecezji rzeszowskiej. Witam czcigodnie księży kapelanów na czele z księdzem starszym brygadierem druhem Janem Krynickim, kapelanem krajowym strażakiem. Witam czcigodnego księdza Andrzeja Turonia, proboszcza parafii Trzcinicy i księdza kanonika seniora Stanisława Bałuckiego. Witam pana Stanisława Pankiewicza, wicestarostę Jasielskiego. Witam Pawła Celucha, prezydenta Dobrowolnej Ochotniczej Ochrony Przeciwpożarowej Republiki Słowacji. Witam drucha Stanisława Święcha, członka prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego województwa podkarpackiego Związku OSP RP. Witam pana brygadiera Piotra Śmietanę, komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle z pracownikami i emerytowanymi komendantami. Witam drucha Adama Rozmusa, wiceprezesa zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Jaśle.
Witam pana Wojciecha Pienkosia, wójta gminy Jasło, dzisiejszego sponsora i organizatora dzisiejszej uroczystości. Witam pana Henryka Motkowicza, zastępcę wójta gminy Jasło. Witam pana Józefa Dziedzica, przewodniczącego Rady Gminy Jasło wraz z radnymi. Witam drucha Grzegorza Ziarno, prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Olkuszu. Witam drucha Józefa Wójtowicza, prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP wraz z prezesami jednostek z terenu gminy Jasło. Witam drucha Pawła Przybyło, prezesa OSP Cieszyn-Bobrek. Witam pana Jana Stadnickiego, starostę Szlachty Wielkopolskiej, Herbusz Reniawa, komandora Śląskiej Orderu Królewskiego Świętego Stanisława Biskupa, honorowego członka OSP Trzcinica. Witam pana Gniewomira Rokosz-Kuczyńskiego, herbu Ostoja, dyrektora generalnego Instytutu Tradycji Rzeczpospolitej i Samorządu Terytorialnego generała Bractw Kurkowych Rzeczpospolitej. Witam pana Jacka Gromka, komandora komandorii świętego Floriana Mazowia. Witam pana Milana Duszenka, komandora komandorii świętego Floriana Republiki Słowacji. Witam pana Bogusława Cermana, prezesa OSP Pardubice, Republika Czech. Witam delegację strażaków z DHZ Stebnik, Republika Słowacji. Szanowni zaproszeni goście, pozwólcie, że w dniu dzisiejszym, w jubileuszu stulecia naszej jednostki, podziękuję strażakom Państwowej Straży Pożarnej, ochotniczym strażom pożarnym, żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy 27 czerwca 2020 roku pospieszyli nam z pomocą w usuwaniu skutku gwałtownej powodzi, która nawiedziła Trzcinicę. Dziękuję panu Wojciechowi Pienkosiowi, wójtowi gminy Jasło i jego pracownikom za wszelką okazaną pomoc dla naszych mieszkańców. Szczególne podziękowania kieruję w stronę pana komendanta powiatowego PSP w Jaśle i strażaków z Komendy Powiatowej PSP w Jaśle, którzy przy pomocy łodzi ewakuowali ludzi z dachów budynków mieszkalnych. To dzięki ich odwadze i profesjonalizmowi udało się wszystkich uratować. Dziękuję strażakom ze Słowacji za ich pomoc materialną dla mieszkańców Trzcinicy. Dziękuję wszystkim ludziom. Dobrej woli. Z łaski Bożej powstała w 1921 roku Ochotnicza Straż Pożarna. Jednostkę założył wójt gminy Józef Cichoń. Budynki w tamtych latach kryte były szczeką, co w przypadku pożaru stwarzało ogromne zagrożenie. Był to jeden z głównych powodów powołania straży. W jej pierwsze szeregi wstąpiło 12 śmiałków. Pierwszym naczelnikiem był Marian Kotulak, a funkcję prezesa objął Stanisław Jakubek. Początkowym zadaniem było wyposażenie w sprzęt pożarniczy i umundurowanie. Po wybuchu wojny niektórzy członkowie zostali zmobilizowani do obrony kraju, co ograniczyło działalność straży. Po wyzwoleniu straż reaktywowano z inicjatywy komendanta powiatowego Karola Stawerskiego i działaczy straży z okresu sprzed 1939 roku. W jej szeregach było 18 członków, a naczelnikiem został Władysław Cichoń. W 2006 roku jednostka otrzymuje drugi samochód gaśniczy marki Tatra oraz zostaje ufundowany sztandar przez proboszcza parafii księdza prałata Stanisława Łódzkiego. W czerwcu 2010 roku wieś zostaje zalana falą powodziową. Druhowie prowadzą nieustanną walkę w Żywiole, gdzie podczas ich wyjazdu do akcji ratunkowej zostaje również zalana ich remiza i sprzęt znajdujący się w środku. W
2011 roku zostaje oddana do użytku nowa remiza wraz z systemem selektywnego alarmowania. W latach 2012-2013 jednostka otrzymuje łódź ratunkową i lekki samochód operacyjny. W 2016 roku zostaje przekazany dla jednostki średni samochód ratowniczo-gaśniczy i lekki. Z dniem 1 maja 2017 roku decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej jednostka OSP Trzcinica zostaje włączona w szeregi Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 17 czerwca 2017 roku odbywa się uroczysty apel z okazji włączenia jednostki do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Akt włączenia do systemu na ręce prezesa przekazuje zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Tadeusz Jopek. W 2019 roku jednostka pozyskuje fabrycznie nowy samochód marki Volvo, który staje się samochodem pierwszego wyjazdu. W dniu 27 czerwca 2020 roku miejscowość nawiedziła tzw. błyskawiczna powódź. W ciągu 40 minut zostaje zalana spora część miejscowości. Pierwsze godziny pokazują ogrom tragedii. Zostało zalanych 140 domów plus liczne podtopienia. Łącznie działania związane z usuwaniem skutków powodzi trwały ponad 2 miesiące. Końcem 2020 roku jednostka rozbudowuje swoje zaplecze o 2 boksy garażowe. W obecnej chwili funkcję prezesa pełni Jerzy Urbanik, a naczelnikiem jest Wiktor Pawluś. Wyposażenie jednostki to 3 samochody ratowniczo-gaśnicze, łódź, przewoźny agregat prądotwórczy, przyczepka do zabezpieczenia miejsc wypadków drogowych, przewoźny zestaw pompowy. Z okazji uroczystości stulecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy nastąpi teraz odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ufundowanej w hołdzie zmarłym strażakom. Do odsłonięcia tablicy proszę księdza prałata Stanisława Bałuckiego, drucha Jana Janigę, drucha Antoniego Dziedzica. Uroczystego poświęcenia tablicy dokona biskup diecezji rzeszowskiej Jan Wątroba. Wszechmogący Boże, który napełniasz serca nasze uczuciem wdzięczności za każdy dar pochodzący od Ciebie, wysłuchaj dziś naszą modlitwę i racz pobłogosławić tę tablicę upamiętającą zmarłych druhów strażaków miejscowej jednostki. Niech każdym, kto będzie koło niej przechodził i ją odczytywał, wzrasta miłość do Boga, do Ojczyzny i do każdego człowieka. Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo świętego Floriana i Maryi Jasnogórskiej, Matki Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Straż Pożarna Trzcinica, powiat jasielski, województwo podkarpackie, została odznaczona złotym znakiem Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Podpisał prezes zarządu głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawla. Odznaczenie sztandaru proszę członka Zarządu Głównego Związku OSP RP drucha Jana Krynickiego oraz członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Rzeszowie drucha Stanisława Święcha. Prezydium Zarządu Oddziału Głównego odznaczam sztandar Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy. Stulecie jej założenia ku chwale ojczyzny. Kap-
kapituła odznaki świętego Floriana Mazowia uchwałą nr 2 z 16 stycznia 2021 roku w duchu założonych celów stowarzyszenia, a w szczególności kształtowania postaw patriotycznych, służby Bogu i Ojczyźnie, podtrzymania ducha rycerskości, honoru krzewienia pozytywnych idei, tradycji szlacheckiej i zakonów rycerskich, postanowiła przyznać Złoty Krzyż 100 lat Związku OSP na sztandar dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy. O wręczenie odznaczenia proszę komandora kapituły świętego Floriana Mazowia Jacka Gromka i komandora komandorii słowackiej świętego Floriana Mazowia Milana Dusenkę. Obecnie nastąpi wręczenie odznaczeń Związku Ochotniczej Straży Pożarnych. Za ofiarną działalność zostali odznaczeni złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa Paulo Celu, Milian Duszenka, Zdzisław Dylon. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni Bogdan Machański, Mariusz Maczuga, Jerzy Urbanik, Rafał Urbanik. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa zostali odznaczeni Krzysztof Urbanik. Dziękuję za dobrą współpracę pomiędzy naszymi formacjami. Dziękuję. Odznakami w strażach wzorowych zostali odznaczeni Piotr Dylong, Robert Dylong, Sebastian Stawarski, Kamil Tuleja. Związek Dobrowolnej Ochotniczej Ochrony Przeciwpożarowej Republiki Słowacji, Regionalny Komitet Ochrony Przeciwpożarowej w Preszowie przyznaje srebrny medal za współpracę druh Jerzy Urbanik, druh Jan Stadnicki. Powiatowy Komitet Ochotniczej Ochrony Przeciwpożarowej w Bardejowie przyznaje brązowy medal za współpracę dla drucha Kazimierza Kopacza, dla Małgorzaty Urbanik, dla
Teresy Maczugi. Kapituła Odznaki Świętego Floriana Mazowia postanowiła przyznać wielką wstęgę gwiazdy Świętego Floriana za szczególne zasługi w realizacji upowszechniania służby Polsce dla druha Jerzego Urbanika, prezesa OSP w Trzcinicy. Złoty Krzyż Świętego Floriana Mazowia drugiej klasy dla Józefa Nabożnego. Kapituła postanowiła przyznać również Złoty Krzyż 100 lat w Związku OSP dla Marii Kurowskiej, Wiktora Pawlusia, Antoniego Dziedzica, Wojciecha Pięgosia, Jana Krynickiego, Jana Janigi. Kolejne odznaczenie przyznane przez kapitułę to Krzyż Świętego Floriana w stulecie powstania Związku Floriańskiego dla księdza Bogusława Bogaczewicza. Obecnie nastąpi wręczenie komandorii Świętego Floriana Republiki Słowackiej. Dziękujemy za ochotę Straży Pożarną, a bliźnemu swojemu na pomoc. Dziękuję. Dziękujemy za wieru Boga. By som poprosil vystúpiť Gottfried Gregors a Janas Pityor. Piotr. Bol im udelený kríž 3. stupňa svätého Floriana. Okresne Združenie Hasiców Czech, Morawy a Sleska w pardubickiego kraju przyznało Srebrne Krzyże za zasługi drugiego stopnia panu Tomaszowi Szotowi, panu Zbigniewowi Olszowemu, panu Mariuszowi Czajka oraz druhowi Jerzemu Urbanikowi. Zostałem upoważniony przez Fundację Prometeusz do wręczenia takiego oto serca pani Małgorzacie Urbanik za gorące serce i pomoc dzieciom. Pozwolę sobie odczytać sentencję z listu skierowanego na ręce pani Małgorzaty Urbanik. Zarząd i Rada naszej Fundacji pięknie pani dziękuję za dotychczasową wieloletnią pomoc. Życzymy pani, aby pani gorące polskie serce było zawsze otwarte dla potrzebujących i biło dla nas przynajmniej jeszcze 100 lat. Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Olkuszu druh Jerzy Urbanik został odznaczony w 100. rocznicę powstania Związku OSP RP kordem ochotniczego pożarnictwa za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.
to proszę o wystąpienie wójta gminy Jasło, Wojciecha Pinkosia, który złoży podziękowanie dla strażaków ze Słowacji za pomoc przy powodzi, która dotknęła Trzcinicę i powiat jasielski w 2020 roku. Rok temu w wyniku powodzi mieliśmy tutaj bardzo trudną sytuację. Przyjechaliście bez wahania. Przywieźliście, coście mogli. Ten dar, który daliście, to był darem serca otwartego. Serca, które jest otwarte dla wszystkich. I za to serce bardzo serdecznie chciałem kolegom podziękować. Licząc, że nasza przyjaźń będzie się rozwijała, licząc na to, że będziemy się odwiedzać, że będziemy, tak jak mieliśmy kiedyś plany przed pandemią, współpracować w zakresie ochrony przeciwpożarowej, że będziemy wspólnie ćwiczyć. Mam nadzieję, że tak kiedyś będzie. Koledzy, bo tak mogę powiedzieć, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę przyjąć od nas te drobne prezenty, które nie są w stanie wynagrodzić tego dobrego serca. Dziękujemy bardzo. Bardzo proszę o wystąpienie przed trybunę honorową radnego gminy Jasło Tadeusza Gorgosza. W imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej pragniemy serdecznie podziękować panie Tadeuszu za tą długoletnią współpracę. Ilekroć zwróciliśmy się z prośbą o pomoc, nigdy pan nie odmawiał. Zawsze pan nas wspomógł, darzył dobrym słowem i jak mógł pomagał. Proszę z okazji stulecia przyjąć ten symboliczny obraz świętego Floriana. Niech on sprawuje nad panem dalszą opiekę. Dzisiaj mamy w kraju, mamy taką szerokie takie jednostki, chyba najlepsza straż, nie wiem, w Europie, może na świecie nawet, to dzisiaj u nas w Polsce jest. Tak, na nich można zawsze liczyć i zawsze na nich można polegać. Oczywiście mieszkając tutaj i żyjąc, byłem związany bardzo blisko ze strażakami. Dziękuję bardzo za dzisiaj moje tutaj wyróżnienie. Dziękuję panu prezesowi, panu komendantowi. Ten obraz będzie u mnie wisiał na zacnym miejscu w moim domu i właśnie przypominał mi będzie tą uroczystość dzisiejszą tutaj we Trzcinicy. Dziękuję wszystkim za wszystko i życzę wam, strażacy, przede wszystkim zdrowia, błogosławieństwa Bożego i żeby święty Florian zawsze was chronił. Żeby wyjazdy wasze, które wyruszacie w drogę, były takie same jak i powroty. Żeby wszyscyście powracali. Oczywiście życzymy sobie, żeby to było tych wyjazdów jak najmniej. Dziękuję bardzo. W imieniu wszystkich, którzy dzisiaj zostali odznaczeni, chciałbym bardzo serdecznie podziękować za te zaszczytne, honorowe wyróżnienia nadane nam przez poszczególne kapituły. Bycie strażakiem ochotnikiem daje możliwość pomagania innym ludziom poprzez ratowanie ich życia, zdrowia, mienia. Ta praca daje nam satysfakcję, która sama w sobie jest już dużą nagrodą. Taki dzień jak dzisiaj uświadamia nam, że nasz codzienny trud, zaangażowanie i poświęcenie, oprócz tej satysfakcji, zapewnia nam także uznanie społeczne. Jesteśmy dumni z naszej jednostki i z tak dostojnej jubileuszowej chwili. Zobowiązani do wdzięczności dla wszystkich, którzy ją tworzyli, budowali i przez lata wspierali. Wypełniali strażacką służbę, gotowi do pomocy i niesienia ratunku. Zawsze wierni hasłu, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Dziękuję. Decyzja numer 9/185 KSRG. Włączam z dniem 11 listopada 2020 roku Ochotniczą Straż Pożarną w Trzcinicy gmina Jasło do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego do dnia 31 grudnia 2025 roku. Podpisał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Andrzej Bartkowiak.
widać, społeczność Trzcinicy to bardzo odpowiedzialna i mądra społeczność, bo tuż po nawale bolszewickiej, kiedy odzyskała ojczyzna ten wigor do dalszej pracy, to tutaj powstała straż pożarna, aby nie tylko ratować dobytek, ale też aby łączyć ludzi, bo każde stowarzyszenie łączy ludzi, pozwala im współpracować i z takich jednostek stajemy się społecznością odpowiedzialną za siebie. Dlatego też bardzo gratuluję tutaj panu prezesowi, że dzisiaj przychodzi mu przewodzić właśnie tej jednostce Straży Pożarnej w Trzcinicy. Pragnę pogratulować wszystkim odznaczonym, a zwłaszcza panu prezesowi Jerzemu Urbanikowi, bo tych odznaczeń, panie prezesie, dostał dzisiaj pan, no nie wiem, czy ktoś taki sukces powtórzy. Myślę, że nie. Myślę, że nawet nie w Polsce. Ale dlaczego? Bo panu się to zwyczajnie należy. Mam okazję współpracować z panem prezesem Jerzym Urbanikiem kilka lat i wiem, jakiej dokłada staranności, jakiego zaangażowania, jak dba o tą jednostkę, jak potrafi po kilka razy dziennie dzwonić, żeby przypomnieć, że tu gdzieś trzeba wspomóc, trzeba coś zalobbować, aby coś do tej Trzcinicy znowu przybyło, aby ją doposażać, aby ciągle ta jednostka się rozwijała. Takich społeczników mamy mało i dlatego też słusznie pan dostał te wszystkie odznaczenia, absolutnie się panu należą. Życzę wam nade wszystko dobrego zdrowia, szczęśliwych wyjazdów do akcji, szczęśliwych powrotów. Niech ten święty Florian, który tutaj taki kruchy w tym szkle, niech was prowadzi i niech was strzeże we wszystkich niebezpieczeństwach. Pięknego dalszego rozwoju dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcinicy serdecznie życzę, a panu prezesowi przekazuję właśnie ten wizerunek świętego Floriana. Szacunkiem darzą was mieszkańcy naszych wiosek, naszej gminy Jasło, o której też byłem wójtem parę lat. I powiem tak, że samorząd gminy Jasło stara się pomagać i dbać, bo dosprzętawia jednostki. I powiem, że miejsce, na którym znajdujemy się, jest to również zasługa czcigodnego księdza proboszcza. To jest Trzcinica, który przekazał grunt pod budowę tejże remizy i też jest zasługą pana na dziś europosła Bogdana Rzońcy, który wtedy był wicemarszałkiem województwa podkarpackiego, który wsparł dużą dotacją gminę Jasło na budowę tejże remizy. Wyposażenie naszych jednostek na terenie naszej gminy, przepraszam panie wójcie, że tak z nawyku mówię, ale ono jest wystarczające i też jest wielki szacunek dla was, że potraficie dbać o to wyposażenie, potraficie obsługiwać się tym wyposażeniem, gdzie na dzień dzisiejszy jest ono i skomplikowane i trzeba mieć wielkie umiejętności i doświadczenia. Za to w imieniu pana starosty Adama Pawlusia szczerze wam dziękuję i przekazuję taki grawerton pamiątkowy i życzę, abyście byli przekonani, że służycie dla dobra naszych mieszkańców, służycie społeczeństwu. Niech wam się darzy jak najlepiej w waszej rodzinie, w waszych wioskach i w waszych organizacjach, do których należycie. Szczęść Boże wszystkim. A przepraszam, jeszcze pragnę przekazać też również gratulacje od pani senator i pana Bogdana Rzońcy, no, którzy mieli umówione spotkania i się rzeczy po cichu musieli opuścić tąże uroczystość. Także bardzo przepraszają i należy im się również za to szacunek, że pomimo tych trudnych chwil dla swoich czasu poświęcili ten czas, a to też trzeba im podziękować. Druhu prezesie, druhny, druhowie, oczywiście ja i moi pracownicy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle przyłączamy się do tych wszystkich życzeń. Gratulujemy dzisiaj wszystkim odznaczonym i takie jedno życzenie, aby nigdy już 27 czerwca 2020 roku
się nie powtórzył, abyście wiedli w Trzcinicy spokojne i szczęśliwe życie. Tego wam życzę. Życzę wam, druhowie, abyśmy tak wtedy na sztandarach mieliśmy napisane w jedności siła i teraz też, oprócz tego, że mamy na sztandarach Bogu na chwałę, ludziom na pożytek, to również bądźmy w jedności, działajmy wspólnie dla dobra naszej Rzeczpospolitej, dla dobra mieszkańców tych naszych miejscowości, oby was omijały te wszystkie kataklizmy, które niestety będą się powtarzały na pewno, ponieważ w takim rejonie mieszkamy. I życzę wam, abyście byli zawsze sprawni i gotowi, aby po prostu nie zabrakło strażaków, bo mieszkańcy naszego powiatu liczą na was, bo bez was niestety władza samorządowa, która odpowiada za zarządzanie kryzysowe, po prostu sobie nie poradzi. To ochotnicze straże pożarne są tymi jednostkami, które po prostu są armią przyboczną wójta gminy, który jest szefem obrony cywilnej na terenie gminy. I on odpowiada za to bezpieczeństwo. Dlatego starajcie się o to, aby jednostki ochotniczej straży pożarnej nie wymierały. A niestety zdarza się tak, że po prostu coraz mniej nas jest w jednostkach OSP, jednostki może zamierają. Starajmy się odmładzać szeregi ochotniczych straży pożarnych, aby nie zabrakło nas i dla ludzi, którym niestety, ale będziemy musieli nieść pomoc. Na te następne lata życzę wam szczęść Boże, niech święty Florian otacza was swoją opieką. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. To zawołanie brzmi w 12 jednostkach gminy Jasło, 12 jednostkach ochotniczych straży pożarnych. Z tego 5 jednostek to są jednostki, które funkcjonują ponad 100 lat. W tym roku, dzisiaj, symbolicznie do tego grona dołączacie. Jesteście 6. jednostką na terenie gminy Jasło, która będzie stulatką. Jak na stulatkę? Fantastycznie się czujecie. Fantastycznie wyglądacie. Pan prezes, pan komendant, strażacy. A tak naprawdę to jak na stulatkę, to świetnie jesteście wyposażeni w sprzęt pożarniczy. Dobrze funkcjonujecie. Jesteście mobilną jednostką. Dzisiaj dodatkowy dokument potwierdzający kolejne lata w KSRG. To jest świetna sprawa. Obserwuję tę jednostkę i ciągle widzę ten pozytywny głód tego, żeby być lepszym, tego, żeby być lepiej wyposażonym. Czasami mam z tym problem, ale z reguły dogadujemy się i w większości tematów udaje się te wasze aspiracje, te pozytywne aspiracje realizować. Z tego się bardzo cieszę. Bardzo się również cieszę z tego, że jesteście na każde wezwanie i każde prośby ze strony samorządu czy wezwania są przez was realizowane. To świadczy o waszym zaangażowaniu w tę pracę. Chciałem państwu bardzo serdecznie pogratulować tej rocznicy. Pogratulować również wszystkich odznaczeń, wszystkich wyróżnień, pogratulować tego dzisiejszego spotkania, bo ono zapisze się na kartach historii nie tylko Trzcinicy, ale również gminy Jasło, panie prezesie. To jest wspaniała uroczystość, tak wspaniałymi gośćmi zawsze przynosi chlubę dla samorządu gminy Jasło. Gratuluję wam pięknej współpracy z samorządem strażackim, z organizacjami strażackimi na Słowacji. To również buduje naszą wspólną historię i naszą wspólne relacje i w Unii Europejskiej, ale tak normalnie z sąsiadami. Dziękuję bardzo, bo to jest to, gdzie na poziomie rządowym mogą się ludzie kłócić, ale jednak na poziomie tym podstawowym, samorządowym, strażackim ludzie zawsze się dogadują i to jest wielką zasługą pana prezesa,
strażaków, wszystkich tutaj osób, które są zaangażowane w Straż Pożarną. Życzę, aby święty Florian, który jest patronem strażaków, strzegł was w akcjach, ale również życzę, aby święta Dorota, patronka parafii Trzcinickiej, święty Stanisław, patron parafii Trzcinickiej, mieli nad wami opiekę, nad waszymi rodzinami. Życzę wszystkiego dobrego, dobrego zdrowia. Proszę przekazać te życzenia również dla rodzin. Na pamiątkę, nie jestem oryginalny, pani poseł, również święty Florian. Tak to już jest, że święty Florian jest tym elementem, który należy się strażakom, który powinien przypominać, że trzeba oddać trochę duszy Bogu, żeby móc pomagać ludziom, móc bezpiecznie pomagać ludziom. To jest informacja o tym, że jest stulecie OSP Trzcinica. Mam nadzieję, że pan prezes gdzieś to powiesi w takim miejscu, że będzie można to oglądać. Życzę naprawdę wszystkiego, wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, Jurku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nasz patron, niech nad wami czuwa w dzień i w nocy, nie tylko podczas akcji, żeby rycerze jego byli zawsze gotowi na wszystkie potrzeby. I gratuluję jeszcze raz tego jubileuszu. Dziękuję bardzo. Poczet sztandarowy, baczność. Sztandar odprowadzić.